W dniu dzisiejszym przyszedł czas na franka szwajcarskiego, więc podsumujmy bieżące fundamenty dla pary USD/CHF, w tym m.in. co z inflacją Szwajcarii i co dalej może uczynić SNB, czyli Szwajcarski Bank Narodowy. Ale zanim to wszystko, najpierw wrzucam bardzo krótkie intro sponsora kanału, po którym przechodzimy prosto do tematu. Okej, zaczniemy od tego, że problem w tym, że inwestorzy zbyt często zmieniają zdania na temat niektórych walut. Rok 2024 rozpoczęli z pewnością, że frank się umocni, a potem zaczęli go sprzedawać w związku z przeszacowaniem. Następnie inwestorzy ponownie weszli do krótkich transakcji na USD/CHF ze względu na popyt na bezpieczne aktywa. Wreszcie od końca stycznia inwestorzy aktywnie kupują tę parę, stawiając na odmowę wsparcia przez SNB własnej waluty. No i frank stał się w 2023 roku najlepszym wśród walut G10, pomimo mniej agresywnego cyklu podwyżek stóp procentowych w porównaniu z innymi bankami centralnymi. Fed podniósł stopy procentowe o 525 punktów bazowych, a SNB jedynie o 250. W pierwszej połowie ubiegłego roku USDCHF był sprzedawany w oczekiwaniu na recesję gospodarczą, jeśli dobrze jeszcze pamiętamy, w USA w czwartym kwartale w związku z gołębim odwróceniem polityki Fedu. A tutaj z Banku Szwajcarii Thomas Jordan i jego współpracownicy przyczynili się do rozwoju trendu spadkowego na USDCHF, wykorzystując właśnie interwencje walutowe, aby wzmocnić Szwajcarię i ograniczyć właśnie przenikanie importowanej inflacji do kraju. Niestety, Szwajcarski Bank Centralny nie ma zamiaru pomagać frankowi w teraz już bieżącym 2024 roku. Z kolei kurs euro-CHF-a pod koniec grudnia osiągnął najwyższy poziom od 2015 roku, co negatywnie wpływa na szwajcarski eksport, ponieważ jak możemy też wyczytać z danych, Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Szwajcarów. A inflacja z kolei ósmy miesiąc z rzędu utrzymuje się poniżej górnej granicy docelowego przedziału między 0 a 2%, a w styczniu ceny konsumpcyjne spadły do 1,3%, czyli najniższego poziomu od końcówki 2021. Choć raczej powinienem powiedzieć, że wzrost cen spadł do tego poziomu, ponieważ ceny wzrosły, tylko po prostu o mniejszą wartość. W takich warunkach zrozumiała staje się niechęć właśnie SNB do kontynuowania dotychczasowej polityki. Na ostatnim posiedzeniu w zeszłym roku urzędnicy ogłosili, że interwencje walutowe mogą być przeprowadzane w obu kierunkach. A o tym, że szwajcarski regulator zaprzestał sprzedaży walut obcych, świadczy dynamika bilansu i depozytów banków komercyjnych na rachunkach. Tutaj z drugiej strony dali funduszom hedgingowym powody, aby w ciągu zaledwie tygodnia przestawić się ze sprzedaży, z shortowania USDCHF-a na wejścia w longi. Jednak wcześniej pozycje długie netto w CHF osiągnęły swoje maksymalne poziomy od listopada. A rynek instrumentów pochodnych przewiduje, że SNB obniży stopy procentowe na dwóch bądź trzech posiedzeniach w 2024 i najprawdopodobniej zrobią to po 25 punktów bazowych każde. Tutaj z kolei Private Bank i Monex Europe oczekują, że Thomas Jordan i jego współpracownicy rozpoczną ekspansję monetarną już w marcu. Choć skala łagodzenia oczywiście będzie mniejsza niż w przypadku Fedu, wcześniejsze rozpoczęcie naraża Swissiego na niebezpieczeństwo. Bo przy silnej gospodarce amerykańskiej wzrost właśnie tej pary USDCHF napędzany jest nadal ryzykownym popytem i zakupami walut o wysokiej stopie zwrotu w stosunku do walut o niskiej stopie zwrotu. A inflacja w USA, już mamy dane z tego tygodnia, widzimy, że nieco przyspieszyła, więc para powinna wzrosnąć jeszcze wyżej. W ten sposób inwestorzy będą mieli powód, właśnie mają powód w sumie, aby dodać do długich pozycji, a więc poziomy na 0,891, ten bliżej, i 0,9015 mogą posłużyć jako cele początkowe. Ale oczywiście należy pamiętać, że to jedynie moja subiektywna opinia. Każdy powinien dokonać własnej analizy i podejmować się na tej bazie własne decyzje. To tyle w dniu dzisiejszym. Dzięki wielkie za uwagę i słyszymy się w kolejnym materiale.